Dzień dobry, dzień dobry. Rowodnika. Gra światła i cienia stała się bardzo zacięta. Kochani, jak wszyscy wiecie, świat to gra światła i cienia i stała się ona bardzo agresywna i wynaturzona. Ponieważ strach, którego doświadczają gracze, stał się całkowicie nie do zniesienia. Wszelkie zasady zostały złamane, kiedy jednostki, zespoły ludzkie i rozczarowane frakcje w rządach i dużych organizacjach próbowały wygrać cudzysłów, stosując sztuczki, które jak sobie wyobrażali nie zostaną odkryte i że to da im ogromną przewagę wygranej. Próbowali to czynić wielokrotnie przez wieki, zawsze bezskutecznie, ale teraz osoby łamiące zasady zostają złapane i oskarżane. Trwa proces kończenia gry, przed jej pełnym zatrzymaniem, bo ludzie na całym świecie zdecydowali obudzić się do uświadomienia sobie realiów miłości. Słyszymy od dawna, że zbiorowe przebudzenie ludzkości jest bardzo blisko, a nawet że jest nieuchronne i wielu ludzi zaczyna wątpić w wiarygodność tych inspirujących wiadomości, bo media stale bombardują przerażającymi raportami o katastrofach na całym świecie. Niemniej bardzo ważne jest przyznanie, że czas jest iluzoryczny i boski plan powrotu ludzkości do domu postępuje zgodnie z harmonogramem i prawie nadszedł czas jego realizacji. Oznaki tego przebudzenia coraz częściej pojawiają się w świecie materialnym w miarę tego jak wiele kłamstw jest obnażanych i ogłaszanych w wielu miejscach. Ze względu na to, że wiele z tego tak długo było uznawane za prawdę, to wielu ludziom jest bardzo trudno uwierzyć, że mogli być tak oszukani przez tych, którym nauczono ich ufać. Bardzo trudno jest ludziom poddać wątpliwość mocno zakorzenione przekonania, a tym bardziej je porzucić, bo to sprawia, że się czują zawstydzeni lub głupi że pozwolili się tak otumanić. Jednak tak się dzieje na dużą skalę. Prawdy nie da się ukrywać w nieskończoność. Ona zawsze jest ukrywana ze strachu i ona zawsze wyjdzie na jaw. A kiedy tak się dzieje, to ludzie często doświadczają dużego i nieoczekiwanego uczucia ulgi, ponieważ naszą prawdziwą naturą jest bycie prawnomównymi, a prawda jest zawsze w zgodzie z miłością. Przebudzenie jest losem ludzkości, przeznaczeniem ludzkości i tak jest od pierwszej chwili, odkąd dokonano zbiorowego wyboru doświadczenia separacji, i tak się stało prawie natychmiast, bo wielu ludzi dość szybko zdało sobie sprawę, że próby rozdzielenia to zły pomysł. Przebudzenie zachodzi teraz bardzo szybko i zatrzymanie tego jest niemożliwe. Ono jest nieodwracalne, ponieważ ciągłe doświadczenia separacji, pomimo tego, że jest ono nieprawdą, jest już dłużej nie do zniesienia. Kiedy powrócimy do jedności, uświadamiając sobie cud tego, kim faktycznie jesteśmy, to powitanie, jakiego doświadczymy ze strony wielu istot świetlnych, niecierpliwie czekających na tę chwilę naszego przebudzenia, zachwyci i zadziwi wszystkich błogości wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.